Krzysztof Turowski, witam Państwa po raz kolejny u pracodawców RP, a naszym dzisiejszym gościem jest Jacek Ławrecki, dyrektor do spraw komunikacji na Polskę i kraje bałtyckie firmy Fortum. Dzień dobry. Witam serdecznie Panie Jacku i od razu pytanie, proszę nam wyjaśnić cele Pańskiej firmy. W jednym słowie, w jednym zdaniu, my tworzymy czystszy świat. Jesteśmy firmą energetyczną. Produkujemy energię w sposób możliwie niskoemisyjny. W Polsce to są elektrociepłownie, dwie bardzo nowoczesne, w Częstochowie i w Zabrzu, oraz sieci ciepłownicze. Natomiast na świecie specjalizujemy się w źródłach odnawialnych i w wykorzystywaniu alternatywnych źródeł do produkcji energii. Co to znaczy czyste elektrociepłownie? Jak zapytamy dzieci, co powoduje, żeby poprosimy dzieci na przykład, żeby narysowały zanieczyszczenie środowiska, to bardzo często rysują właśnie elektrociepłownie z wielkim kominem. A jak poprosimy dzieci, żeby narysowały, nie wiem, święta i ciepło domowego ogniska, to rysują mały domek z dymkiem z komina, a jest dokładnie odwrotnie. Elektrociepłownia, zasilając sieci ciepłownicze, produkując ciepło dla sieci ciepłowniczych i w tym samym momencie produkując prąd, jest jednym z najbardziej efektywnych sposobów produkcji energii. Czyli tak naprawdę dzięki tym elektrociepłowniom mamy czystsze powietrze. Propagujecie też program Włącz czystą energię dla Polski. W jaki sposób włączacie, czy też możemy włączać czystą energię dla Polski? No, ten program, ta koalicja to jest tutaj nasze wspólne dzieło z pracodawcami RP. I bardzo się cieszymy, że już mamy kilkunastu członków, mamy patronaty trzech ministerstw. I cała dyskusja, czy cały cel tego projektu jest taki, abyśmy wymieniali się dobrymi praktykami, abyśmy dążyli do tego, żeby wprowadzić w praktyce, na poziomie przedsiębiorstw, na poziomie nawet poszczególnych obywateli, zasady gospodarki obiegu zamkniętego tutaj w Polsce, po to, żeby odpady nie trafiały na wysypiska, nie zanieczyszczały środowiska, ale żeby wykorzystać je jako źródło czy to materiałów, czy to surowców, czy wreszcie źródło energii. No tak, ale to nie jest zadanie ani łatwe, ani proste. To nie jest zadanie łatwe, proste, ale od czegoś trzeba zacząć. I ja się cieszę, że tutaj wspólnie z pracodawcami jesteśmy na początku drogi, ale jesteśmy na początku tej drogi, która jest właściwie jedyną słuszną drogą, jeżeli chodzi o gospodarkę obiegu zamkniętego i rozwój gospodarki. Kiedyś działaliśmy na zasadach gospodarki linearnej, to znaczy kiedyś produkowaliśmy różne przedmioty, wyroby, użytkowaliśmy je, a potem one lądowały na wysypiskach. W tej chwili chodzi o to, żeby ten obieg zamknąć. Lądują dalej, ale musimy w którymś momencie zdecydować się, żeby ten obieg zamknąć. I właśnie dlatego tutaj współpracujemy. Czyli recykling, a nie spalanie. Tak, tego bym nie powiedział. Jedno i drugie ma swoje miejsce. Tak naprawdę najlepiej, żeby tych odpadów w ogóle nie produkować. Wiadomo, że nie zawsze się da. Jak już wyprodukujemy, to używajmy je wielokrotnie, odnajdujmy dla nich nowe życie. Jak się nie da, to wtedy właśnie recykling. Ale są też, jest też frakcja odpadów, z których już się nie da odzyskać materiałów. I wtedy można z nich odzyskać energię. To jest właśnie to, co robimy, to, co nazywamy waste to energy. I przykład czegoś takiego w praktyce mamy tutaj w Polsce, w Zabrzu. Czyli już możemy, że tak powiem, spalać w taki sposób, żeby uzyskać czystą energię? Możemy spalać w taki sposób, żeby ta frakcja odpadów, która do tej pory lądowała na wysypiskach, bo nic innego się z niej nie dało zrobić, została wykorzystana. Czy ta energia jest czysta? No, przede wszystkim nie mamy góry odpadów. Oczywiście powstaje emisja. Natomiast te emisje są o wiele mniejsze w takich elektrociepłowniach wykorzystujących odpady albo paliwa z odpadów niż w zwykłych elektrociepłowniach węglowych. Także to jest na pewno krok w kierunku czystszego świata. Słyszałem niedawno wypowiedź sekretarza generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, który powiedział, jeśli natychmiast nie zaczniemy działać, to grozi nam katastrofa. No ja sobie zadałem pytanie, siedząc na kanapie, to co ja mam zrobić? Skoro mam zacząć natychmiast działać, może mi pan podpowiedzieć? To się zaczyna tak naprawdę od bardzo prostych, codziennych decyzji. Jak pan idzie do sklepu, może pan kupić jabłkę lub banany. Jabłka jechały
powiedzmy 100 kilometrów do tego sklepu, banany jechały kilka tysięcy kilometrów. Ślad węglowy jest zupełnie inny. To się zaczyna przy decyzjach związanych z wyborem ogrzewania. Nie wiem, jak ogrzewa pan dom, ale... No, mieszkam w domu ogrzewanym centralnie, w związku z czym nie mam tego problemu. To jest, ależ to jest bardzo dobry wybór. Centralne ogrzewanie, czyli ogrzewanie z sieci ciepłowniczej, powoduje, że tak naprawdę w okolicy pana domu nie ma źródła emisji. To źródło emisji jest gdzieś dalej w elektrociepłowni, ale to jest o wiele czystsze źródło, niż gdyby pan ogrzewał, nie wiem, węglem, czy nawet jakąś indywidualną kotłownią. No dobrze, to nie bardzo ode mnie zależy. Ja się pytam, co ja mam zrobić. To też od pana zależy, bo gdyby pan się na przykład przeprowadzał, to może pan zwrócić uwagę na to, czy będzie miał pan ogrzewanie miejskie, sieciowe, czy właśnie kocioł na jakiś węgiel albo na jakiś pelet. To już jakby wiemy, że dobrze, nie palimy węglem. Znaczy staramy się zmieniać piece na takie, tak, które nie kopcą i tak dalej. To wiemy, no ale dobrze, mieszkam wobec tego w tym budynku wspólnym i co? No, druga rzecz. Na przykład mieszka pan w budynku wspólnym, przychodzi inwestor, który chce wybudować spalarnię albo chce wybudować elektrociepłownię opalaną odpadami. Może pan, będąc ekologicznie świadomym obywatelem, taki projekt poprzeć, a może pan powiedzieć, nie w moim ogródku. Nie chcemy tego tutaj. Tego typu inwestycje, one nigdy nie są przyjemne, jeżeli mamy je za płotem, bo chociażby psują krajobraz. Czasem. Niektóre zresztą są piękne. No, wiatraki też psują krajobraz. Tak, ale jeżeli spojrzymy na to, co jest alternatywą, czyli alternatywą mamy góry śmieci na wysypiskach, alternatywą mamy kopciuchy, czyli niezbyt ekologiczne, indywidualne piece, to takie inwestycje są bardzo potrzebne. A często się spotykamy z podejściem, okej, dobrze, co do zasady, to ja jestem za, ale weźcie to wybudujcie gdzieś w środku lasu, a nie tutaj w naszej dzielnicy. I to jest też właśnie decyzja, którą pan jako obywatel może podjąć. No dobrze, to jest moja decyzja. A jeszcze ciągle dopytuję na co dzień, co mam zrobić. No oczywiście segregować śmieci. Tylko ja mam takie trochę wrażenie, jakbym wykonywał sztukę dla sztuki, bo odbiór tych śmieci, późniejsza segregacja tych śmieci jest moim zdaniem daleka od ideału. Na pewno segregowanie śmieci pomaga temu, żeby te śmieci w dobry sposób wykorzystać. Natomiast oczywiście ten nasz system nie jest idealny. W idealnym systemie docelowo tak naprawdę nic z tych śmieci nie powinno się marnować. To znaczy te posegregowane śmieci powinny trafić później do sortowni, do wtórnego sortowania. Z nich powinny zostać odzyskane przedmioty, z nich powinny zostać odzyskane materiały i na końcu zostanie i tak pewien odsetek śmieci, z którymi nic się nie da zrobić i to jest właśnie materiał do wyprodukowania paliwa alternatywnego. Natomiast nie byłoby to takie łatwe, gdyby na początku nie podjął pan tego trudu i nie posortował tych śmieci. Szacuje się, panie Jacku, że miasta odpowiadają za 75% emisji dwutlenku węgla. Jakie rozwiązania oferuje pańska firma? Pierwsze i podstawowe to właśnie ciepło sieciowe i to ciepło produkowane w elektrociepłowni, a więc w tym miejscu, gdzie tą energię produkujemy w sposób najbardziej efektywny. Natomiast to jest początek, bo tak naprawdę w tej chwili wchodzimy w transformację energetyczną, która się w dużej mierze właśnie w miastach będzie odbywała. I znowu ten energetyczny, ciepłowniczy kręgosłup to jest materiał, to jest taka podstawa do tego, aby budować na nim nowoczesne rozwiązania energetyczne. Wspomnieliśmy wcześniej o źródłach odnawialnych. Jak mamy wiatraki, mamy wiatr, mamy solary, mamy słońce, wszystko pięknie, energia jest produkowana, ale w nocy, kiedy wiatr na przykład nie wieje, słońce nie świeci, tej energii nie ma. I tutaj wchodzi właśnie sieć ciepłownicza, która może na przykład służyć jako magazyn tej energii.
Połączenie sieci elektroenergetycznej sieci z siecią na przykład ładowarek do samochodów elektrycznych też powoduje, że cały ten system zaczyna działać jak jeden organizm. Można wykorzystać baterie samochodów elektrycznych też jako magazyn prądu. W elektrociepłowni można postawić magazyn ciepła, wielki silos z ciepłą wodą i kiedy mamy nadmiar energii, to możemy tą wodę podgrzewać, wykorzystując ją wtedy, kiedy jest tego mniej. Mało tego, dzięki takim rozwiązaniom możemy chłód produkować. Zresztą robimy takie badania też w Polsce. Brzmi to optymistycznie, mówiąc zupełnie szczerze. Ja jestem zresztą optymistą, jeśli patrzę na młode pokolenie, które właściwie stawia sobie klimat, czysty klimat, jako jeden z celów nadrzędnych. To powinien być, myślę, cel nadrzędny nie tylko dla młodego pokolenia, także dla nas wszystkich. I ważne jest, żebyśmy nie traktowali tego jako coś, co załatwi za nas ktoś. Politycy, rząd, Unia. To jest coś tak naprawdę, co jest bliskie nam i do czego cegiełkę każdy z nas powinien w jakiś sposób dokładać. I tą zachętą kończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Gościem był pan Jacek Ławrecki, dyrektor do spraw komunikacji na Polskę i kraje bałtyckie firmy Fortum. Dziękuję bardzo, panie Jacku. Bardzo dziękuję.